To już kolejny raz, gdy artyści z Baranowa Sandomierskiego i Skopania przygotowali koncert z serii Jesienne Impresje. Występy odbyły się w minioną niedzielę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim. Jesień to pora roku, kiedy dominuje senność i nostalgia. Jesienne Impresje, które odbyły się już po raz 15, to doskonała okazja, aby w ten wyjątkowy jesienny wieczór oddać się całkowicie refleksji i zadumie, do których skłaniały klimatyczne piosenki i odprężająca muzyka. Oprócz tego na scenie pojawiły się kabarety, które dostarczyły publiczności odrobinę śmiechu. Zamysł był następujący. Stworzyć miły, sympatyczny, jesienny wieczór, gdzie przewagą będą utwory bardzo klimatyczne, poetyckie, piwniczne, takie z zamysłem, gdzie będzie mnóstwo nostalgii. I to był zamysł, ale stwierdziłem, że po jakimś czasie, stwierdziliśmy wszyscy, że rzeczywiście publiczność potrzebuje bardziej rozrywki. Wprowadziliśmy więcej kabaretów, więcej utworów dynamicznych i tak to się rozwija do dzisiaj, że gdzieś ta liryka troszeczkę odeszła, ten sentymentalizm i poezja po prostu. W stan zamyślenia, melancholii, ale też rozbawienia wprowadzili publiczność młodzi artyści, którzy stworzyli niepowtarzalny klimat i zarazili publiczność swoją niebywałą energią. Miasto Zawiranek zaglądało w okna im. Wszystkie panie, co nudzą się, miały już temat na pochmurne mistrzu. A taki klimat potrafili stworzyć nie tylko dzięki swoim artystycznym zdolnościom, ale przede wszystkim dzięki swojej miłości do muzyki. To są młodzi ludzie, amatorzy, którzy kochają śpiew, kochają rozrywkę. Troszeczkę, nie powiem wykształceni muzycznie, ale obyci ze sceną, obyci ze śpiewaniem już od młodych lat. Po prostu wybieramy na zasadzie, powiedzmy w cudzysłowie, castingu. No, na przeróżnych konkursach organizowanych przez i nasz Dom Kultury, i Tarnobrzeski Dom Kultury wyłapujemy tych, którzy potrafią śpiewać jak najlepiej. Z roku na rok zainteresowanie i frekwencja na jesiennych imprezach są coraz większe. I dziwić się temu nie należy, ponieważ nie ma nic lepszego niż występy, podczas których nostalgia na zmianę przeplata się ze śmiechem i szaleństwem. Nawet kwicie spotka, szóstka w totolotka. Pamiętaj, Nygusie, masz być orłem, a nie strusie. Nawet kwicie spotka, szóstka w totolotka. Pamiętaj, Nygusie, masz być orłem, a nie strusie. Płakać się chce. Przygotowane występy już wkrótce będą mogli podziwiać również mieszkańcy Tarnobrzega, Padwi Narodowej i Nowej Dęby.